Czy nienawidzisz swojej pracy tak jak ja? Czy opłaceniu czynszu i żarcia nie starcza ci na piwo? Brakuje ci parę shillingów na kino, teatr, zapiekankę? Załóż konto na Betfan, tak jak ja to zrobiłem. Postaw parę złotych na twoją ulubioną drużynę. No chyba, że twoja ulubiona drużyna to Legia, to wtedy bardzo uważaj. Otwórz konto z kodem Mareczek. Wpłać 30 złotych i zgarnij 60 w freebecie. Ciułaj jak Mareczek. Postaw już dziś i wygraj marzenia. Albo przynajmniej na kebaba. Dobry wieczór, witamy w rezerwacie nieuprzejmości. Ja jestem Michał Gol, a na TikToku lubię oglądać dziewczyny w leginsach. Jak pewnie zauważyliście, jesteśmy w naszym nowym studio. Zapytacie pewnie, ale przecież tu się nic nie zmieniło. No nic się nie zmieniło, takie zajebiste mejweny z nas. W dzisiejszym programie mamy zaszczyt gościć najlepszego selekcjonera polskiej reprezentacji w piłce nożnej od czasów Kazimierza Górskiego. Kogo? Pan Czesław Michniewicz. Cześć, ogłasza usterkę. Co się stało, panie selekcjonerze? Kibel na piętrze się zapchał i to się zapchał zanim wszedłem. To nie, że z mojej winy, to było już przede mną. Aha! Tak, żeby to nie było na Czesia. Bycie selekcjonerem to ciężka praca. Bardzo ciężka. Czesio ostatnio aż się poparzył na plaży. Za dużo opalania? Czesio nie wziął klapków. Piasek strasznie gorący. Poparzył Czesia z tubki. Rozumiem. Jakieś pamiątki z wakacji? Czesio jebnął sobie taki kubek ze zdjęciem. Super! To jest Czesio. Na zdjęciu. 2004 rok. Akurat Czesio dzwoni w przerwie meczu Lecha ze Świtem Nowy Dwór. No... Taka fajna pamiątka. A do kogo pan dzwonił? A tak sobie Czesio dzwonił. Wakacje wakacjami, ale praca trwa. Oglądacie i przyglądacie się reprezentantom. Tak, Czesio oglądał ostatnio mecz w Krakowie. Krakowie? Wisłę? Wieczysta. O, a kogo z Wieczystej pan oglądał? Czesio oglądał, jak wygląda niski pressing trenera Smudy. I jak? No i go zwolnili z Wieczystej. A to Peszek. Później Czesio zobaczył Peszka. Sławka? Flaszkę Peszka. Przejdźmy do pytań i telefonów naszych widzów. Przypominamy, niestety po przeprowadzce do nowego studia nadal nie mamy telefonu, na jaki możecie dzwonić. I tak, pierwsze pytanie. Kulka się pyta. Czy Joe i pan już wymyślili taktykę na Meksyk? Czesio nie może zdradzać szczegółów. Mogę jedynie powiedzieć nazwę taktyki. Speedy Gonzalez. Od zajebania wariantów. Robert Foluszewski pyta się. Dlaczego wszyscy uważają, że jest pan czysty? Czesio jest niewinny. Prokuratora nie postawiła Czesiowi żadnych zarzutów. Czesio jest wiarygodny. Proszę posłuchać programu Hate Park, którego Czesio był gościem. Wszystko tam pięknie Czesio wyjaśnił. Kurosaki i Higo. Ile hamburgerów selekcjoner może zjeść w ciągu minuty? Czesio zje 7. No, albo z 11. Aha. Elopero pyta się. Selekcjonerze, jak pan ocenia szansę na wygranie mundialu? Czesio i jego kadra da z siebie wszystko, co może. Całe 30%. Eloman, czy pan selekcjoner, pan Joe i pan Marek obserwują jakieś zagraniczne talenty z polskimi korzeniami, by podobnie jak Matty Cash czy Nikola Zalewski w przyszłości wzmocniły polską reprezentację? Tak, Czesio ogląda Twittera Bońka, tam czasem pokazuje swojego wnuka, no chuj, może coś z niego będzie. Somebody 123, czy nie boi się pan o stanowisko selekcjonera, mając takiego konkurenta jak Giga Pyprzun? Czesio nie boi się Giga Pyprzuna. Giga Pyprzun jest zawsze drugi, a tu trzeba być zwycięzcą, jak Czesio. Ottavio Gold pyta się. Dlaczego selekcjoner w podróbce programu Rezerwat Nieuprzejmości powiedział pan, że nie zna programu, w którym teraz występuje? Wstydzi się pan go? Czesio nie wie, o co chodzi. To gówno takie tam, ten to park coś tam. Czesio był w Hate Parku, bo mu kazali. Czesio był strasznie zakręcony tymi telefonami prawdziwymi. Oglinek, co łączy pana z Krzysiem? Czesia z Krzysiem łączą za kola. I uwaga, dodzwonił się do nas kolega Ciastko. O, dodzwoniłem się, w sumie nie mam pytań, ale chciałbym powiedzieć, że pana popieram. Czesio też popiera siebie. No i fajnie. No i git. Paweł Krysiak. Czy będą jakieś niespodzianki przy powołaniach na mundial? A może jakieś wielkie powroty? Dudek, Hajto, może Boniek? Tak, to prawda. Czesio myśli o Dudku i o Frankowskim, bo oni jeszcze nie pojechali. Thompson się pyta. Co selekcjoner robi w wolnym czasie? Czesio bardzo lubi dzwonić do byłych swoich drużyn i ich prankować, że do nich wróci. Spoceniec się pyta. Czy pan, jako selekcjoner naszej reprezentacji, jest gotów zagrać w razie czego na pozycji bramkarza na mundialu? Bo wiemy, że Wojtek lubi robić się je pajaca. Czesio jest jak Muhammad Ali. Za dużo piłką w rej dostał. Czesio wielu rzeczy nie pamięta przez to.
TJT pyta się. Dlaczego się pan boi? To nie tak, że Czesio się boi. Czesio po prostu jest bardzo ostrożny. King Kong Kuba, czekaj. Question to coach, are these chance... Nie, kolego, po polsku mówimy, w Polsce jesteś, tak? Więc zachowuj się normalnie, a nie tu jakieś w dziwnych językach tutaj wysyłasz komentarze, dobrze? Zachowuj się. Czysty Czesio. Co tak długo trzeba czekać na odcinek ze sobą? O, widzę, że jednak pan sekcjoner napisał, tak? Też również. Tak, tak, Czesio sam jebnął taki komentarz. Czesio się doczekać nie mógł. No i fajnie. Pocieszny się pyta. Co pan myśli o wegańskiej diecie? Czesio nie lubi weganizmu. Czesio jest hetero. Dygudeusz. Ile pan Czesio bierze na klatę? Czesio sobie kiedyś na klatę położył taką miseczkę z precelkami. Paweł Niemyjski. Pytanie. Jakim zwierzęciem chciałby być pan Czesław? Czesio chciałby być borsukiem. A czemu akurat borsukiem? Bo borsuki to są wspaniali kopacze. Bonnie de Kerwiner. Czy cieszy się pan z tego, że Tesatito Corona ma uraz, przez co reprezentacja Meksyku jest osłabiona? Chyba chodziło o Jesusa Koronę. Czesio nie zna, ale się cieszy. Olek się pyta, czy weźmie pan Krychowiaka po tym, jak wybrał ligę ogórkową? Czesio weźmie Krychowiaka na pewno, bo ktoś musi nas oprowadzać po sklepach tamtejszych. Jan Milarski się pyta, co popsuło się w Legii pod koniec pana kadencji? Tam też się rozwalił kibel, szambo się wylało. Kacper Smash ma pytanie, czy Czesio może opowiedzieć wierszyk? Czesio coś ma takiego. Uwaga, Czesio to jest super gość. Walnie kawał, zrobi dzionek. Wszyscy śmieją się wokoło, nawet Funfel, Rysio Zwronek.